Cześć, witam serdecznie z tej strony Pijany i kolejny odcinek z udanych bitew i przy okazji T103 Bizon. Ostatnia premka, która była dostępna w sklepie, którą się bardzo jarałem. A dlaczego? Jest to niby Tedek, potężna wieża, potężny garnek na górze, potężne opancerzenie z przodu, potężne działo, w miarę celne, lichy kadłub. Niby od SU 100Y, jednak pojazd magiczny, o dziwo. Nie wiadomo jak długo magiczny, może na jeszcze miesiąc po wyjściu ze sklepu, a może taki zostanie, tego nie wiemy, co Wargaming z tym zrobi. Słuchajcie, jarałem się tym pojazdem, mówiłem wielu osobom, że jeśli by chcieli kupić, na pewno warto zakupić ten pojazd. Dlaczego? Nie musimy wcale używać pocisków premium, gdyż penetracja tego pojazdu pozwala nam na przebijanie najwyższych tierów, najwyższych dziewiątek, dziesiątek niektórych, bez korzystania z amunicji premium. Do tego śmiało można grać na wieżę, co jest olbrzymim plusem, bo na pewno nie jeden z Was takie pojazdy posiada i lubi nimi grać. Pojazd wygląda inaczej niż inne. Ma na sobie drut kolczasty, na boku wieży napisane po radziecku, po rusku, ostroga. No, powiem Wam, że jest ostrogą, a nawet bym powiedział kolcem wokół. Jest naprawdę przyjemnym pojazdem. Niektórzy oceniają go inaczej. No, to wszystko zależy od danej osoby i danego stylu gry. Pojazd niby jest Tedekiem, a możemy śmiało grać nim jak czołgiem ciężkim. Kolejnym plusem takim pojazdu jest to, że mamy obracaną wieżę. Tak więc jeśli ściągną nam gąski, możemy nadal się bronić, obkręcając sobie wieżę 360 stopni. W tej bitwie zobaczycie, no tutaj na pewno duże RNG mi pomogło. Będzie taki motyw bodajże z AMX-em 50-100. Pojazd nawet powiem Wam, że trafia, często trafia w ruchu, kiedy mamy taki średni dystans, wyjeżdżamy, oddajemy strzał, wchodzi i nawet nie musimy przycelować, dlatego no, że penetracja jest tutaj konkretna, bodajże 258 na zwykłym standardowym pocisku, a powyżej 300 jest to na amunicji premium, czyli takie pojazdy jak Jaczka 100, Esetka możemy śmiało bić po wieży, jeśli grają na wieżę. Jeśli nie grają na wieżę, śmiało wystarczą nam pociski standardowe, nawet na Mausa. Tak więc tutaj zobaczycie sobie, zrobiłem tutaj rekord zarobku na tym pojeździe. Przypuszczam, że gdybym miał go dłużej, to bym go jeszcze dopracował, doszlifował bardziej i na pewno ten zarobek bym poprawił. A ile to będzie, to zobaczycie na końcu bitwy. I tu mamy tą sytuację właśnie, gdzie AMX-50-100 nie może z nami sobie dać rady. Tym pojazdem na pewno nie wolno stać. Trzeba się kręcić, trzeba się ruszać, właśnie jak widać, żeby przyjmował na gąski. Gdzieś po boku, żeby poszło, tak samo grając na wieżę. Nie możemy stać dlatego, że jesteśmy łatwym celem mimo potężnego opancerzenia z przodu. A dlaczego? Dlatego, że mamy garnek na górze i kiedy się nie ruszamy, ktoś może sobie przycelować idealnie i nas szturchać po nim. Rzecz następna, a może i nie, bo już mi wyleciało z głowy przez ułamek sekundy. Mam dobrą pamięć, ale krótką, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. Jak widać, dalszy dystans nie jest również też jakimś problemem dla tego działa. Mimo, że na papierze nie jest ono jakieś super celne, ale daje radę i to konkretnie. I oby tak zostało. Tak, aby ktoś sobie kupił pojazd i był z niego zadowolony z zakupu, a nie tak, że kupimy, a okazuje się, że zostanie on po cichutku zmieniony.
I zobaczcie, no tutaj dobry był również układ przeciwnika. Dobrze wyjechałem w dobre miejsca i to dało właśnie również taki wynik, a nie inny. Oczywiście wynik nie jest tam jakimś rewelacyjnym wynikiem, przy takich uszkodzeniach działa. Jednak musi się to wszystko jakoś ułożyć i musi mieć dozę szczęścia, prawda, w grze, bo często jest tak, że pojedziemy nawet ze swoimi, okazuje się, że nasi stoją w miejscu, my staramy się coś zrobić, no i dupa blada, lemoniada, schodzimy i przegrywamy bitwę. Tak więc w WoCie tutaj szczęście dużo robi. No i oczywiście losowanie RNG. Popatrzmy sobie dalej. Zostały trzy pojazdy przeciwnika i również bizon przeciwnika. Tutaj nie chciałem na niego za bardzo wyjeżdżać, bo no znam ten pojazd, wiem na co go stać. On ma ten sam pojazd co ja, więc trzeba było być ostrożnym. Ktoś się zapyta, dlaczego muzyka? Dlatego, że mam ustawioną grupę tak, że wszystko słychać, nagrywa się wszystko, jak rozmawiamy, jak bluźnimy, bekamy, pierdzimy i tak dalej. Tak więc wolałem to wyciszyć, żeby nie było jakichś problemów. Zresztą jakby się tego słuchało, byłby to wielki bulgot. Ja bym coś mówił i byłoby słychać całą grupę. Tak więc musicie mi za to wybaczyć. No i tak właśnie, koniec bitwy. I wynik końcowy, słuchajcie. 168 tysięcy bez żadnego wspomagania pojedynczego srebra. 5300 uszkodzeń, 1315 odbitych, paczka medali. MK chyba piąta albo szósta już zrobiona. W ten czas jeszcze jak go miałem, co dzień wpadała MK. Także dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam, pijany. Cześć, trzymajcie się.